Tytuł kursu: Zasady obliczania wynagrodzeń. Moduł: Obliczanie składek na ubezpieczenie społeczne. Temat: Składki na ubezpieczenie społeczne. Witam Państwa serdecznie. Na dzisiejszym szkoleniu porozmawiamy o składkach na ubezpieczenia społeczne, które wynikają ze stosunku pracy. Należy pamiętać, że składki z tytułu ubezpieczeń społecznych ponoszą zarówno pracownicy, jak i pracodawcy. Pracownicy ponoszą koszty ubezpieczenia emerytalnego, rentowego i chorobowego oraz zdrowotnego. Pracodawcy natomiast emerytalnego, rentowego i wypadkowego. Ubezpieczeniom społecznym podlegają obowiązkowo: pracownicy od dnia nawiązania do dnia ustania stosunku pracy, osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, osoby zatrudnione na umowę zlecenie lub inną umowę cywilnoprawną rodzącą obowiązek ubezpieczenia. Zerknijmy teraz na schemat przedstawiający składki z tytułu ubezpieczeń społecznych. Pracodawca jako płatnik składek zobowiązany jest do obliczania należnych składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe oraz wypadkowe, na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Pobieranie składek z przychodów ubezpieczonego, czyli pracownika, terminowej wpłaty składek do ZUS, ustalenie prawa, obliczenia oraz wypłaty należnych zasiłków, przesłania do ZUS deklaracji rozliczeniowych oraz informacyjnych, przesłania ubezpieczonym informacji o wypłaconych składkach ZUS RMUA, przechowywania dokumentacji przekazywanej do ZUS przez okres 5 lat dokumentacji ubezpieczeniowej, zaś przez okres 10 lat dokumentów rozliczeniowych. Zerknijmy teraz na zasady finansowania składek na ubezpieczenia społeczne. Drodzy słuchacze, należy pamiętać, iż wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe jest zróżnicowana i jest uzależniona od liczby osób ubezpieczonych wypadkowo oraz od rodzaju prowadzonej działalności. Spójrzmy teraz na podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne. Zauważcie, że nie uwzględniamy w tym wypadku wynagrodzenia za czas choroby oraz zasiłków, świadczeń rehabilitacyjnych z ubezpieczenia chorobowego oraz wypadkowego, jak również wybranych składek wynagrodzenia. Ta kwestia jest bardzo szczegółowo regulowana przez rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 roku w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Na koniec dodam jeszcze, że przy ustalaniu wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe należy pamiętać, iż roczna podstawa wymiaru składek na te ubezpieczenia nie może przekroczyć 30-krotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy. Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.